Cześć, witam was, parkolinowy Jump Park. Teraz będziemy mieć trasę Commandos i startujemy od takiej ścianki pochylni z beleczkami, więc bardzo ciekawie się zapowiada ten Commandosik. Okay. I zaraz będziemy widzieć, o, już mamy pierwszą beczkę. Beczka już czeka na nas. Ok. Tutaj na wszelki wypadek podpinamy sobie bloczek. Ja tego nie będę używać. I jedziemy. Ok. Teraz musimy się dociągnąć. I będziemy mieć deskorolkę. Już jedzie do nas. Hello. Co się dzieje? Jeszcze trochę. Jest, mamy deskorolkę. Jest już z nami. Więc jedziemy. Jesteśmy w pięci. I super. No i teraz już chyba wszystko. Teraz będziemy lecieć makaronami. Tak, naprzemiennie. Linka. I startujemy. To jest ósmy dzień naszej wycieczki kamperem w odwiedzinach parków linowych. Tak, 12 park linowych. Jesteśmy w Malborku i tutaj teraz testujemy park. Możecie zobaczyć każdą wcześniejszą relację. No i za niedługo będą kolejne relacje, tak? Z następnych parków. Jeszcze przewiduję, że 4 to powinny się jeszcze zaliczyć na naszej trasie. 10 dni mamy wynajętego kampera i jeździmy po Polsce, tak? Bardzo fajny rodzaj wypoczynku, aktywnego wypoczynku, tak? Nie spędzamy go na plaży, tylko szalejąc. No i teraz będziemy Tyrolka. Hop. Okej. Zabezpieczymy się. Tutaj bloczku nie ma. Bloczek chowamy, że to X-y. Ok. No to lecimy X-ami. Bardzo fajna. Bardzo rukoma. Przeszkoda. Ok. Nie mamy linek sztywnych. Jak to przeważnie wygląda. Tylko sobie jeżdżą w jedną i drugą stronę. Co nam utrudnia przechodzenie, ale o to chodzi tutaj, tak? Żeby po prostu utrudnić nam życie. Bo tutaj musimy się zmagać, tak? Z naszymi słabościami. No i teraz będziemy mieć trapezy skośne albo zygzak, nie, zygzaki to są połączone. Tutaj mamy skośne i lecimy do przodu. Pozdrowienia dla wszystkich. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie jeszcze zobaczyć parki, które trasy wam pokazać. Czym więcej tych komentarzy będzie, tym bardziej odwiedzę dany park, bo wiem, że chcecie go zobaczyć. No, a teraz będziemy mieć skok indiański. Tak. No to lecimy. Uhu. Załatwione. Tak. I przed nami most birmański. Uwielbiacie pewnie most birmański, tak? A zwłaszcza taki długi. On sprawia wtedy troszkę problemu.
Mu się długo, długo idzie. A zwłaszcza jak się niepoprawnie chodzi, co? Ale wystarczy. Włączcie kilka odcinków wcześniej. Tutaj już nie będę tłumaczył, może? Co? Chcecie? No pamiętajcie, pierwsza noga. Usztywnienie. I ręka, ręka i macie to. Jesteście po prostu na następnej pętelce. A ja już jestem na końcu. I już jesteśmy na platformie. Okej. Mamy naprawdę sporo tego. Chyba tu 10 tras jest. Więc do zwiedzenia sporo materiału z tego będzie. Teraz mamy kłodę. Zaliczona. Spokojnie. Tak jest. Co teraz? Moc zwodzone. Składką, tak? Opuszczamy sobie. No, stanę sobie na krawędź. Dlatego przechyliło mnie. Wow. Kolorowa siatka. Ładna. Podoba mi się. Nice. Trochę niżej. Super. To jest świetne. Ładnie kolorowe. To co kolorowe, to mi się bardzo podoba. To jest takie czyste, urozmaicone. A zwłaszcza na takich trasach, tak? Przeważnie kolorowe to na dziecięcych. A ja lubię też to widzieć na dużych. No i teraz naprzemiennie i zjeżdżamy. To będzie ostatnia przeszkoda. Tutaj. Juhu! Zaliczone. Tak. Koniec trasy.